Tomasz Z. jest zawodowym kierowcą i ma własną firmę transportową. W październiku 2011 roku jechał ciężarowym Volvo przez Leszno. Poruszał się obwodnicą Piątki od strony Poznania. Na wysokości skrzyżowania Piłsudskiego i Mickiewicza zobaczył rowerzystkę. Wyjeżdżała z drogi podporządkowanej. Hamowanie mimo odbicia kierowcy na lewo nie pozwoliło uniknąć zderzenia. Rowerzystka z wieloma poważnymi obrażeniami trafiła na szpitalny OIOM. Przeżyła, ale doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Okazało się, że tir miał niesprawne hamulce w prawym przednim kole. Ciągnik nie miał też ważnych badań technicznych. Po opinii powołanego przez prokuraturę biegłego w tej sprawie postawiono zarzuty Tomaszowi Z. Opinię biegłego w procesie zakwestionowała jednak obrona. Dziś w sądzie zeznawał więc kolejny z ekspertów. Jego opinia była dokładniejsza, precyzyjniej zinterpretowała m.in. prędkość zapisaną na tachografie. Biegły wykazał, że kierowca tira przekroczył o kilka kilometrów na godzinę dozwoloną w tym miejscu 50. Jego zdaniem jednak nawet jadąc z dozwoloną prędkością i posiadając sprawny samochód nie uniknąłby zderzenia z rowerzystką wymuszającą pierwszeństwo przejazdu. Skala obrażeń kobiety mogła jednak być mniejsza. Prokuratura, która oparła swój akt oskarżenia na opinii obalonej dziś przez kolejny zespół biegłych, wnioskowała o konfrontację ekspertów. Sąd jednak wniosek odrzucił. W mowie końcowej oskarżyciel domagał się więc 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywny i nawiązki na rzecz pokrzywdzonej od kierowcy tira. Obrona ostro skrytykowała podstawy aktu oskarżenia. Zdaniem adwokata wyłączną winę za wypadek ponosi rowerzystka. Pani nieprawidłowo zachowała się jako uczestnik ruchu drogowego i niestety spowodowała wypadek, który w tych skutkach jest wypadkiem dość poważnym, natomiast niezawinionym i nie pozostającym w związku przyczynowym z zachowaniem pana kierującego samochodem Volvo, przemieszczającego się po głównej ulicy z pierwszeństwem przejazdu. To nie jest tak, że, a tak w tej sprawie trochę było, że to oskarżony ma udowodnić swoją niewinność. To oskarżony wykazał tutaj pewną inicjatywę dowodową, chcąc wyjaśnić sytuację. I mimo wyjaśnienia tej sytuacji nie zostaje to dostrzeżone. Przy sądu reguły dowodzenia są określone w KPK i reguły dowodzenia określonych faktów ciążą na organie oskarżycielskim jako na inicjatorze i osobie czy podmiocie popierającym wniesiony akt oskarżenia. I rzeczywiście mógłbym się ograniczyć do dwóch słów powiedzieć, że w świetle tych okoliczności, o których powiedziałem szerzej, no jest oczywiste, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu czynu. Oskarżonemu kierowcy ciężarówki grozić może od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Sąd w Lesznie zapowiedział, że wyrok w tej sprawie zapadnie jeszcze w kwietniu. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.